kontynuujemy naszą przygodę z komiksowym kalendarzem adwentowym i co ciekawe, trafiamy już na drugi tytuł, którego jest drugi tytuł autorstwa osoby, która podpisuje się jako TRSC. Albo tak jak ja to lubię czytać, TRSC. Nieważne. W każdym razie, nie dość, że drugi komiks autorstwa tej osoby, i mam nadzieję, że tutaj się nie pomyliłem i nie pomylę teraz, gdyż jest to też prawdopodobnie drugi komiks, który ma w tytule Last. Pamiętacie, jaki był to poprzedni komiks i nie będę mówić na głos pełnego tytułu, bo no cóż, pamiętacie, co się stało wtedy. Tutaj mamy Last 24. Ostatnie 24? 24 dni grudnia? Mam nadzieję, że nie są to nasze ostatnie 24 dni grudnia i już się więcej nie powtórzy. Ale spokojnie, chodzi o coś zupełnie innego, o coś, czego nie skojarzyłem od razu, gdyż komiks tematycznie jest o ostatnich 24 minutach dnia w pracy. Jest to ten taki okres, gdzie jest za mało, żeby zacząć coś nowego, ale też z drugiej strony zbyt dużo, żeby móc ze spokojem oddać się temu, że o, już za momencik, koniec. Wcześniejszy komiks od TRSC był w formie zdjęć. Tutaj mamy już rysunek odręczny i jest on, teraz pozwolę sobie użyć takiego określenia, które wiem, że niekoniecznie załatwia dobrze sprawę, ale dla uproszczenia pozwolę sobie powiedzieć, że kreska nie jest jakby mainstreamowa, jest bardziej właśnie kojarzona taka z undergroundem, komiksem niezależnym. Pozwolę sobie tutaj pokazać, więc jest to troszeczkę bardziej nietypowa forma wizualna niż dotychczas, jeśli chodzi o sam rysunek bezpośrednio. Co jest w porządku, aczkolwiek nie do końca tekst nie był za każdym razem dosyć dobrze czytelny czy ułożony i to jest w sumie taki jedyny mankament tego komiksu moim zdaniem, ale z drugiej strony tworzył on też troszeczkę taki nietypowy klimat w tym komiksie. Ale okej. Sprawa wydaje się dosyć prosta, ale tak z drugiej strony właśnie codzienna, bo w sumie osoby pracujące chyba najbardziej będą mogły się odnieść do tego komiksu i tak po prostu się zaśmiać razem z nim. Bo wydaje mi się, że jest całkiem trafnie opisuje właśnie to, jak co się dzieje wokół tych 24 ostatnich minut tej przysłowiowej, że tak to określę. Więc komiks jest wyjątkowo spokojny i prosty i naturalny w porównaniu do wszystkich innych, które były do tej pory. Ale jest tutaj oczywiście wybuchowe zakończenie. Czemu się śmieje przysłowie wybuchowe? No, ci co przeczytali albo przeczytają będą wiedzieć, co mam tutaj na myśli. I nie pozostaje w sumie mi nic innego tutaj już powiedzieć. Oby to nie były rzeczywiście ostatnie 24 dni grudnia ever.